Tematem dzisiejszej naszej debaty będzie cyfryzacja, a rynek pracy w administracji samorządowej, szanse i zagrożenia. I pozwoliliśmy sobie poprosić do tej debaty świetnych fachowców, ludzi niezwykle doświadczonych. Ja może w kolejności alfabetycznej odczytam i poproszę tutaj pana Jarosława Grobelnego, pierwszego zastępcę prezydenta miasta Gniezna. Jak wiadomo, jest to pierwsza stolica Polski ze znakomitymi drzwiami gnieźnieńskimi, panie prezydencie, lepszymi niż płockie, czy... No, zapytamy zaraz o to kolejnego z panów prezydentów. Pan prezydent Grobelny jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Był nauczycielem akademickim przez pewien okres czasu, kierował Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego, przedsiębiorstwem energetyki cieplnej. W tej chwili funkcjonuje w obrębie samorządu miasta Gniezna, jest ekspertem z Krajowej Listy Środków Unijnych z zakresu badań i rozwoju, innowacji. Jednym słowem jest ekspertem wysokiej klasy. Drugim naszym gościem będzie pan Józef Grzegorz Kurek. Od 1990 roku burmistrzem Mszczonowa, jest najdłużej urzędującym burmistrzem w Polsce, ale zdradzę państwu tajemnicę, że doświadczenia pana burmistrza Kurka są zdecydowanie dłuższe, bo zaczął pracę w administracji w roku 1981. Wprawdzie nie w Mszczonowie, ale niedaleko od tej miejscowości, tam te zadania, doświadczenia zdobywał. Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, ale także studium podyplomowe na tej uczelni i kilka studiów podyplomowych z zakresu samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Warszawskim i UMK w Toruniu. No, pana prezydenta Andrzeja Nowakowskiego specjalnie przedstawiać nie muszę, bo to i gospodarz, i znakomity działacz samorządowy, wszechnie znany, ale powiem dla porządku, filolog, wieloletni nauczyciel i wychowawca młodzieży licealnej, od 2002 roku radny w Radzie Miejskiej w Płocku, potem w latach 2007-2010 posłował do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, no a od 2010 roku jest prezydentem miasta Płocka, wyrazistym członkiem Platformy Obywatelskiej. Myślę, że to też warte podkreślenia. No i chciałbym też zaprosić pana Bogusława Suwarę, sekretarza miasta Wejherowa, wykładowcę akademickiego, doktora nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania, który na poziomie magisterskim uzyskał tytuł z zakresu administracji publicznej. Człowieka, który ukończył, jeśli dobrze liczę, co najmniej 6 różnych studiów podyplomowych z integracji europejskiej, zarządzania kryzysowego, negocjacji w biznesie, prawa pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc jak państwo widzicie, mamy tutaj doskonały zestaw ekspertów. Ale zanim poproszę panów o zabranie głosu, to chciałbym pokazać jako wstęp do tej debaty pewną sytuację, która dzieje się na rynku pracy, ale w branży IT. Więc jeśli chodzi o tę kwestię, to dlaczego mówiąc o rynku pracy w administracji samorządowej, zaczynamy od rynku pracy w IT. No, nie da się robić cyfryzacji w samorządzie bez specjalistów IT. Ktoś musi zarządzać tym, proszę następny slajd, tym projektem, ktoś musi budować, utrzymywać infrastrukturę. Takie minimum niezbędne w samorządzie to administrator IT, ale w większych jednostkach to są potrzebni już specjaliści zdecydowanie bardziej, czy się tak wyrażę, wyspecjalizowani. Ludzie, którzy są w stanie projektować procesy, albo przynajmniej być interlokutorami product managerów funkcjonujących w firmach, muszą się zajmować, potrafić zajmować bezpieczeństwem, czy biorąc pod uwagę coraz popularniejsze otwarte dane w urzędach, takimi kwestiami jak hurtownie danych, big data i tak dalej, i tak dalej.
No poza tym to też trzeba wziąć pod uwagę fakt, że zmiany na rynku pracy w IT w jakimś sensie pośrednio wpływają na zmiany generalne na wszystkich rynkach pracy. Tam wiele rzeczy dzieje się szybciej i no na przykład choćby tylko formę pracy, tak, w urzędach samorządowych mamy głównie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Jeśli chodzi o ten sektor, no to mamy tam i pracę B2B, czyli biznes to biznes, i pracę zdalną, i wiele innych form, o czym jeszcze będziemy mówili. Poproszę o następny slajd. Proszę Państwa, deficyt specjalistów. No, jesteśmy właśnie po maturach i wiemy doskonale o tym, że większość absolwentów wyższych uczelni wybierze takie kierunki jak zarządzanie i marketing, politologia, dziennikarstwo, będzie kłop na psychologii, trochę ludzi pójdzie na obronę narodową, natomiast będą kłopoty na takich kierunkach, które kształcą specjalistów w zakresie inżynierskim. I proszę zwrócić uwagę, że według Amerykanów już w tej chwili brakuje na świecie około 40 milionów ludzi z branży IT, a w ciągu 8 lat ten deficyt specjalistów w tej branży wzrośnie do 80 milionów, podwoi się po prostu. I widać to także w Polsce. Ja tutaj przy tworzeniu tej prezentacji skorzystałem z raportu firmy No Fluff Jobs. To jest polska firma, która ma taką angielską nazwę, chyba da się przetłumaczyć robota bez ściemy albo praca bez rzucania kielinkiem w oczy. Otóż według tego portalu w ciągu ostatniego tylko roku nastąpił, jak Państwo widzą, wzrost ofert o 236%, a w twardych specjalnościach, takich twardych specjalnościach informatycznych, pomijając programistów, backendu, etc. i tak dalej, no to mamy wzrosty o ponad 300%. Tak, na 100 tysięcy ofert, te 100 tysięcy ofert to są tego typu wzrosty na rynku, my już to obserwujemy. W ślad za wzrostem liczby ofert, poproszę o następny slajd, rosną wynagrodzenia. Proszę zwrócić uwagę, że w roku 2019 mieliśmy te widełki od 10 do 15,5 tysiąca, w 2001 od 13 do 18 tysięcy, a w roku obecnym na pewno to będzie rosło z racji inflacji, ten wzrost wynagrodzeń w branży będzie skokowy. I to będzie oczywiście miało określony wpływ na rekrutację i możliwości zatrudnienia. Na następnym slajdzie zobaczycie Państwo, jak to się kształtuje w poszczególnych branżach IT i widać, że te twarde obszary rzeczywiście powodują, że bariery zatrudnienia specjalistów no, będą bardzo mocne, przynajmniej pod względem finansowym. To szczególnie widać w zakresie bezpieczeństwa. Przejdźmy dalej i powiedzmy sobie, że oprócz wynagrodzeń mamy także dodatkowe oferty dla informatyków, bo to się nie kończy tylko na płacach. Trzeba im jeszcze zapewnić dodatkowe rzeczy, mianowicie benefity polegające na tym, że zapewnimy bezpłatną prywatną opiekę medyczną, różnego rodzaju inne rzeczy, takie jak karty sportowe. No, możecie się Państwo przeczytać, ja nie będę zabierał czasu. Pokażę tylko, że tak się dzieje. No i kolejna niezwykle istotna sprawa, jeśli chodzi o lokalizację pracy. Proszę zwrócić uwagę, co się w ubiegłym roku stało w odniesieniu do największych polskich miast. Mianowicie Warszawa przestała być atrakcyjna, Kraków, Wrocław także. Natomiast bardzo mocno, bo 10 punktów procentowych, jeśli dobrze widzę, wzrosła lokalizacja nigdzie, czyli wszędzie, czyli lokalizacja praca zdalna. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, jako przykład, że mój bratanek, który ukończył Politechnikę Warszawską i rozpoczął pracę, jeśli nawet dobrze pamiętam, w Komarku w Warszawie, przez pewien czas pracował w Komarku, potem wyniósł się do rodzinnego Lublina, tam zadekował się w domu rodziców na czas pandemii, znalazł pracę w Irlandii i w tej chwili nie zamierza z Lublina do Warszawy wyjeżdżać. W Lublinie też nie pracuje, siedzi w domu i rano wstaje, włącza komputer i jest już pracownikiem na Zielonej Wyspie.
I ten trend pracy zdalnej będzie się umacniał. No i właśnie mówiąc o tych trendach pracy wśród informatyków, to zależy już im nie tylko na tym, żeby ta praca była zdalna, ale żeby była też elastyczna. Już szukają czegoś, co można było nazwać, czy co specjaliści nazywają pracą asynchroniczną, czyli tym, żeby ten pracownik nie był przy komputerze uwiązany i dostępny od godziny 8 do godziny 16, tylko żeby te godziny pracy miał elastyczne, żeby mógł się tam, powiedzmy sobie, w różnym czasie tę robotę wykorzystać, żeby miał więcej wolności. No i jednym z takich elementów jest także oczekiwanie, że będzie mu oszczędzone zbyt wiele eventów, spotkań, narad, brainstormingów, właśnie tych burz mózgu, że będzie miał trochę więcej czasu na tak zwaną pracę głęboką, prawda? Czy to, powiedzmy sobie, pracę w skupieniu. Od czasu, kiedy Carl Newport opublikował swoją książkę Deep Work, no to oczywiście to miało ogromne znaczenie dla oczekiwań informatyków, że nikt im w robocie nie będzie przeszkadzał. No i wreszcie są też inne nowości, takie jak na przykład oczekiwanie krótszego tygodnia pracy, jak nielimitowane płatne urlopy, jak rekrutacja, w której się mówi o wszystkim. No ja na przykład dlatego korzystałem z raportu No Flap Jobs, że to jest jedyny portal, który pokazuje, jak wyglądają płace, tak? Bo oni od razu mówią, że w naszych ofertach u nas zamieszczanych pracodawca ma powiedzieć, ile pracownik będzie zarabiał. W jakich widełkach będzie to wyglądało. Nie będzie tutaj ściemniania, nie będzie rzucania kielinkiem w oczy, będziemy po prostu mówili jasno. Oczywiście pracodawcy muszą być dzisiaj przygotowani także na takie rzeczy jak to, że ludzie się wypalają zawodowo i że fluktuacja jest i w związku z tym te rozmaite bonusy, różne dodatki, uelastycznienie pracy ma przeciwdziałać takiemu zjawisku, że człowiek wypalony rzuca robotę i wyjeżdża na przykład w Bieszczady. Ktoś może pomyśleć, że to są takie zachcianki informatyków. Otóż ekspert z firmy rekrutacyjnej The Protocol, Piotr Trzmiel, w artykule opublikowanym na łamach kadry Infor.pl mówi tak. Można dalej? Wiele osób ekscytuje się wysiłkowanymi benefitami, pensjami, zabawnymi mimami, budującymi przekonanie o odrealnieniu i hermetyczności branży. Tymczasem IT rządzi się twardymi prawami popytu i podaży, a trendy, o których mówimy, są korzystne tylko dla pracowników. I ta sytuacja wcześniej czy później będzie oddziaływała na wszystkie rynki pracy, w tym także na rynek pracy samorządowej. I szczególnie ci, którzy w 2001 roku postawili na pracę zdalną i rozwój kompetencji cyfrowych pracowników, wcześniej czy później zetkną się z tymi problemami, jakie funkcjonują na rynku pracy IT. Proszę Państwa, to tyle tytułem wstępu z mojej strony. Pokazałem tę kwestię w tym celu, żeby można było mieć jakiś punkt odniesienia do dyskusji o tym, co się dzieje na rynku pracy samorządowym. I na początek poproszę pana prezydenta Nowakowskiego, żeby spróbował pokazać ze swojej perspektywy, jakie bariery prawne i finansowe są spotykane podczas rekrutacji specjalistów do pracy w urzędzie. Bardzo proszę, panie prezydencie. Ja się cieszę, że mój pełnomocnik do spraw cyfryzacji spóźnił się i przyszedł dopiero po tym, jak po tej części prezentacji była mowa o tych różnego rodzaju benefitach, które informatycy, które mogą liczyć w firmach prywatnych, także może do tego nie wracajmy, ale kiedy mówimy o barierach prawnych, to mam wrażenie, że to jest ten problem. My poruszamy się w ramach ustawy o pracownikach samorządowych i często nie możemy zaproponować tej formuły współpracy naszemu potencjalnemu pracownikowi, które mogą podmioty prywatne. One mogą to zrobić, my jeszcze nie, chociaż rzeczywiście ta perspektywa płatnych, nielimitowanych urlopów sądzę, że spodobałaby się wszystkim urzędnikom, nie tylko z działów IT, ale wszystkim.
i to jest ciekawe podejście, no, należy nad tym się pochylić i bez wątpienia poważnie to, jeśli chodzi o administrację publiczną, rozpatrzyć. Dotyczy to wszystkich innych tego typu elementów, które niestety no, my jesteśmy tutaj bardzo mocno ograniczeni. I drugi element, element finansowy, czyli tutaj konkurowanie dzisiaj samorządu z firmami prywatnymi jest bardzo, bardzo trudne, wręcz bym powiedział niemożliwe. Przykład Płocka może być tutaj bardzo znamienny, bo mamy potężnego sąsiada w postaci ogromnego koncernu największego w tej części Europy, dla którego jakiekolwiek ograniczenia finansowe nie istnieją. Jeśli on chce mieć danego pracownika, to go będzie miał, bo tutaj nie ma żadnych właściwie limitów, żadnej skali, z którą samorząd mógłby się mierzyć. Jest to bardzo trudne. Wcześniej jeszcze mogliśmy jako urząd konkurować stabilnością, bezpieczeństwem zatrudnienia. To były argumenty istotne, ale dzisiaj rzeczywiście, jak też to widzimy, skala, jeśli chodzi o wynagrodzenia w urzędzie, a w wielu podmiotach, nie wszystkie, w wielu podmiotach prywatnych, rozjeżdża się. A zwłaszcza w zestawieniu z takim podmiotem, jak chociażby jest PKN Orlen, bo nie w każdej firmie, natomiast tego rodzaju firmach jak najbardziej, one są w stanie zapewnić sobie specjalistów właściwie za każdą cenę, natomiast samorząd niestety nie. Więc to, co nam pozostaje, to dzisiaj rzeczywiście szukanie młodych ludzi, którzy są gotowi rozpocząć swoją karierę zawodową w urzędzie. Wbrew pozorom, w kontekście cyfryzacji jest to wcale nie takie złe, bo często ci młodzi ludzie są już bardzo dobrze przygotowani do funkcjonowania w świecie cyfrowym, dużo czasami lepiej niż urzędnicy, którzy bez tej kartki nie wyobrażają sobie i podpisu najlepiej prezydenta na tej kartce, nie wyobrażają sobie w ogóle funkcjonowania. I wówczas to krążenie po pokojach albo pomiędzy jeszcze budynkami jest zupełnie zrozumiałe. To są wyzwania, przed którymi będziemy stać. I o ile, znaczy jedna i druga kwestia jest bardzo, bardzo trudna, jedna nie zależy od samorządu tak naprawdę, bo dzieje się gdzieś tam na wiejskiej i tam decyzje zapadają odnośnie zmian w ustawach. Druga, jeśli chodzi o kwestie finansowe, no jest jeszcze trudniejsza dzisiaj do przeskoczenia, ponieważ pan prezydent Bakun mówił o kwestiach, ja również, czy nie, ja mówię o pandemii i o wojnie w Ukrainie, a pan prezydent Bakun wspomniał o innych działaniach związanych chociażby z Polskim Ładem, z którymi przyszło dzisiaj zmagać się samorządom, a które mają bardzo negatywny wpływ na finanse samorządów i na środki, którymi możemy dysponować, chociażby na administrację. Pana doktora Suwarek chciałbym zapytać o kwestię związaną z organizacją urzędu i przygotowaniem tej organizacji do takiej pracy cyfrowej, tak? Jak rekrutować, wdrażać, szkolić kadry do pracy cyfrowej, która będzie im przecież potrzebna do tego, żeby mogli kontaktować się z mieszkańcami drogą cyfrową, że ten sposób funkcjonowania urzędu ulega przemianie i ta droga cyfrowa, zwłaszcza jeśli chodzi o młodych ludzi, będzie coraz częściej wykorzystywana. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Zanim odpowiem na to pytanie, to ja przyszedłem do samorządu z biznesu i zadawałem sobie pytanie, dlaczego ludzie chcą pracować w samorządzie. Czy to jakaś misja, czy, jak tutaj pan prezydent powiedział, za starych czasów jakaś ochrona, stałe zatrudnienie, pewność tego zatrudnienia. I zadając sobie to pytanie, doszedłem do doktoratu. Niestety mój doktorat nie odpowiedział na pytanie, wyniki były zupełnie w inną stronę poszły. Ja robiłem doktorat z motywacji, bo tylko w motywacji można było odpowiedzieć na te pytania. To nie ma systemu motywacyjnych w urzędach, nie można takiego systemu motywacyjnego zbudować na miarę. I w związku z tym nie znalazłem w dalszym ciągu odpowiedzi, więc dalej nad tym pracuję. Wracając teraz do pytania. Urząd podzielony jest na
strukturę organizacyjną, która wynika z regulaminów organizacyjnych. I mógłbym tutaj przejść do tych struktur i zacząć opowiadać, ale może trochę statystyki, bo żeby zrobić taki regulamin organizacyjny, on musi być dopasowany do urzędu, w którym ten regulamin będzie funkcjonował. Tak ze statystyk to mamy 2489 gmin, z tego 308 powiatów, 65 miast na prawach powiatów, 302 miasta, 662 gminy wiejsko-miejskie. Z tych statystyk wynika, że większość to są małe urzędy. Prawie 1500 podmiotów gminnych to są gminy wiejskie. Teraz z czego wynika struktura organizacyjna? Dla mnie człowieka zarządzania, ona wynika z rozpiętości kierowania i też tutaj, żeby wejść dalej, taka trochę statystyki. Jeśli mamy dwóch podwładnych, to mamy 6 interakcji, mamy 3 to jest tych interakcji 18. Jeśli mamy ich 5 podwładnych, to interakcji jest 100. Proszę Państwa, i od tego trzeba wejść w strukturze organizacyjnej. Te struktury organizacyjne w zależności od urzędów albo będą płaskie, jak nie dotyczy to będzie wielu tych małych gminnych urzędów, kiedy jest jeden, dwóch i stosunkowo niewielu pracowników, którzy tak naprawdę zajmują się wszyscy wszystkim, bo tam nie można sobie podzielić na pewnego rodzaju specjalizację, bo po prostu tego się nie da. Jak ktoś zachoruje, to po prostu trzeba go zastąpić. Struktura wysmukła, gdzie są prezydenci, burmistrzowie, to będzie pewnie podział w ten sposób, że jest jeden, drugi czy trzeci zastępca ze swoją odpowiedzialnością, ze swoimi kompetencjami. Jest pewnie sekretarz czy skarbnik również ze swoimi wydziałami. I po prostu tak to po prostu wygląda. No, ta struktura przede wszystkim zależy od tego, w jaki sposób, no, od wielkości po prostu danego urzędu. Jeśli chodzi o zatrudnienie, bo to chyba było też to pytanie i komunikacja z mieszkańcami. Ja tutaj do pana redaktora pisałem jeszcze wczoraj mail, bo my jako urzędnicy przede wszystkim jesteśmy samorządowcami, jesteśmy przede wszystkim urzędnikami, a dopiero w drugim tym etapie jesteśmy specjalistami, bo ja tak to po prostu postrzegam. Najpierw jesteś urzędnikiem, a później dopiero jesteś specjalistą. Tych specjalistów jest bardzo trudno nam pozyskać, trudno jest walczyć z biznesem, jak tutaj pan prezydent wcześniej powiedział. My mamy koło Wejherowa duże Trójmiasto z potężnymi firmami, więc komunikacja jest bardzo dobra. Szybka kolej miejska, która jeździ co 6-12 minut, w związku z tym łatwość przemieszczania się po Trójmieście i komunikacji z miastem Wejherowym dosyć prosta. Poza tym, już wcześniej powiedział pan redaktor, jeśli chodzi o informatyków, no to zdalna praca. Ja myślę, że my powinniśmy jako urzędnicy pójść w kierunku osób, które już nie chcą przychodzić do urzędu, nie chcą oglądać papieru, chcą się komunikować za pomocą smartfona i wcale nie zamierzają nas odwiedzać. Powinniśmy takie zbudować narzędzia, którymi moglibyśmy się komunikować na zewnątrz. Mamy już dzisiaj podpis elektroniczny. On jest stosunkowo drogi jeszcze na rynku. I po co komuś podpis, kiedy ma jedną sprawę na 3 lata i ma zapłacić 300 zł, czy tam 350 za podpis, który sam też chyba na 2-3 lata. Mamy ePUAP, z którym się możemy komunikować, ale bym poszedł jeszcze dalej. Pandemia spowodowała to, oprócz tych negatywnych czynników zdrowotnych, spowodowała to, że w dziedzinie informatyzacji bardzo mocno urzędy się również rozwinęły. Zaczęliśmy się komunikować, po pierwsze przez ePUAP, czyli mogli nasi mieszkańcy składać wnioski za pomocą tego ePUAP-u, nie przychodząc do urzędu ze względu na bezpieczeństwo jednej i drugiej strony, ale nie wszystko, jak Państwo wiecie, jesteście samorządowcami, pracujecie w gminach, nie wszystko można w ten sposób załatwić. Poszedł w kierunku właśnie
uchwalenia takich przepisów, które mogłyby pozwolić na to, żebyśmy się mogli kontaktować z urzędem w sposób chociażby, no nie zdumienie żadnych programów, ale z danych, gdzie widzimy głos i obraz, można by było na przykład zrobić dowód osobisty, przecież na naszych smartfonach można zrobić odcisk palca. Ja tylko w tej chwili tutaj bardzo mocno teoretyzuję, ale to pozwoliłoby na to, żeby młodzi ludzie mogliby się z nami komunikować. Jak wchodzą do urzędu i widzą kolejkę, jakąkolwiek kolejkę widzą, to po prostu odchodzą i sprawy nie załatwiają. To jest kierunek, w którym trzeba po prostu pójść. W czasie pandemii wiele takich komunikatorów powstało. Dzisiaj biznes pracuje, banki zrobiły komunikację, przecież banki nie chcą nas oglądać, naszych klientów. Chcą widzieć nasze pieniądze, chcą nam te pieniądze pożyczyć, ale dawno stworzyły narzędzia, które pozwalają im na komunikację zewnętrzną. Zresztą za pomocą banków też się komunikujemy poprzez e-wallet czy pomysł. Teraz chciałbym poprosić pana Józefa Grzegorza Kurka o zdanie sprawy z doświadczeń, które mu się przydarzyły podczas tej wieloletniej pracy, w trakcie której doszło do rewolucji technologicznej. Jakie bariery wdrażania nowoczesnych technologii w urzędach, nowoczesnych na różnym etapie funkcjonowania, pan naprawił i jakie te bariery były przede wszystkim w tak zwanym materiale ludzkim, jak reagowali ludzie na tego typu rzeczy? Bardzo proszę panie. Jak zaczynałem w 90 roku pracę w urzędzie w Uszczynowie jako burmistrz, to nasz budżet był niecałe 4 miliony złotych w 90 roku. Dzisiaj ten budżet jest prawie 110 milionów. To jest taka skala. I jak zaczynałem pracę, to pracowało w urzędzie 18 ze mną łącznie pracowników. Dzisiaj pracuje prawie 70 osób. I cały czas, co była zmiana rządów, to oczywiście oczywiście gdyby kampanie wyborcze, to zlikwidować biurokrację, a niestety ta biurokracja nam cały czas rośnie. I jak pierwszy komputer kupiłem w 93 roku i tylko były dwie młode dziewczyny odważne, które osiadły do tego komputera i od razu zaczęły go używać głównie jako maszyny do pisania. Reszta o pracowników bała się dotknąć, żeby nie popsuli. Więc od takiej skali zaczynaliśmy. Ale już w 1994 roku kupiliśmy pierwsze programy finansowe od pana Groszka, wtedy jeszcze nie był, jeszcze no, ta firma się inaczej nazywała, i zaczęły już funkcjonować te komputery potrzebne do pracy. Ludzie się wtedy oczywiście, pracownicy się trochę obawiali, bo wtedy poszła taka fama, że jak będą komputery, no to będziemy zwalniać pracowników. No taka była wtedy. No. Również i w mediach informacja o pracowników trzeba będzie zwalniać, bo weźmy komputery. A się okazało, że komputerów przybywa, ale przybywa ich i pracowników. I szanowni państwo, w 2001 roku mieliśmy pierwszą stronę internetową, w 2003 roku BIT. To takie, no mniej więcej w tym samym czasie większość gmin miała, no nie wszystkie, bo oczywiście, ta informatyzacja w gminach polegała głównie na tym, że kto był bardziej, że tak powiem, prorozwojowy, kto miał większe pieniądze, to oczywiście inwestował w informatyzację. No, jak były trochę gminy biedniejsze, to oczywiście to było z opóźnieniem. Moi drodzy, my mamy 22 rok i mamy białe plamy, gdzie nie ma dostępu do internetu. Nasza gmina to jest niecałe 40 km od Warszawy i większość wsi, a wsi jest 68, większość wsi nie ma dostępu do internetu. Oczywiście mają dostęp do internetu, ten słaby, tylko przez telefon komórkowy. Formalnie
światłowodów nie ma. Marszałek Sulik zrealizował ogromne zadanie, bo wybudował sieć szkieletową, prawda? Ale niestety no, ta ostatnia mila, która miała no, polegać na tym, że pojawią się prywatni inwestorzy, prywatne podmioty i będą podłączały mieszkańców do internetu, niestety to spaliło na panewce. Spaliło oczywiście moim zdaniem głównie z takiego powodu, że tutaj no, zapaliła sprawę stanowisko energetyki, zakładów energetycznych, ponieważ najprościej by było w tej chwili rzeczywiście na słupach ten światłowód podwiesić i podłączyć no, te wszystkie gospodarstwa, które są bez kopania, bez jakichś większych tragedii. Ale niestety, jak są rozrzucone te wsie i odległości są spore no, na terenie wiejskich, to oczywiście co bardziej zwarte zabudowy zostały no, przez Orange no, zainwestowane i tam jest światłowód, natomiast na to resztę nie ma chętnych, żeby ten internet podłączyć. I to jest problem. To jest problem, że praktycznie rzecz biorąc, część młodych ludzi, która została na wsi, chce funkcjonować normalnie, jest wykluczona cyfrowo. I ja w tej chwili, szanowni państwo, jeśli rząd nie wyda pieniędzy po to, żeby jednak ten internet tak jak prąd i jak wodę podłączyć, żeby dać, dołożyć swoje pieniądze i wykonać to podłączenie, to będziemy po prostu naprawdę mieli poważne problemy z funkcjonowaniem, bo no, cyfryzacji się nie zatrzyma. Sieci 5G też nie zatrzymamy. Też oczywiście, jak wiecie, opowiadanie o tej szkodliwości, o tym, że co drugi to tam no, będzie miał problemy, to jest opowiadanie bajek, ale są antyszczepionkowcy, są ludzie, którzy teraz są przeciwni no, różnym rzeczom. U mnie jest grupa, która jest przeciwna w ogóle gospodarce odpadami, walczy cały czas. Więc to tak wygląda. Natomiast uważam, że w perspektywie to, co musimy zrobić, to naprawdę próbować wspólnie z rząd, samorząd, wszystkie instytucje ograniczyć biurokrację. Moi drodzy, to jest w ogóle kuriozum, ja tego nie jestem w stanie pojąć, że co chwila jakaś instytucja bądź jakiś urząd żąda ode mnie zaświadczenia o wyborze na burmistrza. No ludzie, no w końcu jak jestem, przyszedłem podpisać papier, to znaczy, że Duch Święty mnie nie wybrał, tylko wybrali mnie mieszkańcy. Jest dokument, problem żaden, żeby sobie ewentualnie, jeśli ktoś nie bierze, to sobie no, zadzwonić czy poprosić o jakiś ksero i będzie papier, a ja ciągle muszę jeszcze ja podpisywać albo moi pracownicy, że rzeczywiście ja zostałem wybrany. Zostałem, no. Tak się stało, no. Ludzie wybierają mnie cały czas. Jak długo, nie wiem, no. 5 lat mam jeszcze ewentualnie kolejne przed sobą, a dalej to już niestety będę musiał szukać, no, może w Płocku wysertuję. A dlaczego nie? Dziękuję. Jak dzisiaj reagują urzędnicy na kolejne aplikacje i na możliwość interakcji zdalnej z mieszkańcami, z obywatelami? To znaczy, proszę pana, normalnie. Przyzwyczaiłem się powoli do tego, że trzeba sprawnie, pilnie odpowiadać, no, mieć aktualne te wszystkie strony nasze, które mamy. To jest normalne funkcjonowanie. To co mnie najbardziej no, po prostu męczy, to oczywiście ten hejt, ta bezkarność, no, co niektórych, którzy po prostu no, nie mają nic innego do roboty, tylko cały czas plują, opruwają i po prostu no, psują krew tak naprawdę. I to jest problem, który no, kiedyś pewnie będzie musiał się w jakiś sposób rozstrzygnąć, w sensie takim, że no, będą musiały być jakieś konsekwencje karne, bo słuchajcie, ja mam takich cwaniaków, którzy już w taki sposób mnie opruwają, do sądu nie pójdę, bo jak będę czekał półtora roku na rozstrzygnięcie sprawy i jeszcze dostanie no, pod symboliczną karę, to w ogóle szkoda mojego czasu. Więc to w ogóle, wie pan,
panie redaktorze, to musi w jakimś sensie po prostu, muszą być pewne reżimy, dokąd każdemu wolno, wie pan, a czego nie wolno. Jasne, dziękuję. A propos internetu na wsi, to rzeczywiście podwieszenie światłowodu na słupach jest dobrym rozwiązaniem. Cała Lubelszczyzna dzisiaj tak funkcjonuje i w gminie Stoczek Łukowski, w której mieszkam bardzo często, kiedy nie muszę być w Warszawie, praktycznie rzecz biorąc, każda wieś i każdy przysiółek ma internet światłowodowy właśnie z takim światłowodu powieszonym na słupach. Ale wróćmy jakby do kwestii specjalistów i administracji, do rynku pracy samorządowego. Ja chciałbym poprosić pana prezydenta Grobelnego o to, aby nam powiedział, w jaki sposób w Gnieźnie czy w innych miastach radzicie sobie z problemem odsysania specjalistów przez Poznań w waszym wypadku, czy przez inne wielkie miasta, właśnie przez Orlenę, przez Trójmiasto, tak jak w Wejherowie. Jak pokonujecie tę sytuację, żeby jednakowoż tych specjalistów w urzędzie mieć? Bo jakkolwiek wszyscy pracownicy urzędu są urzędnikami, no to jednak wiele zadań musi być wykonywane przez specjalistów, inżynierów, ludzi przygotowanych do wykonywania bardzo skomplikowanych procedur i technologii. Bardzo proszę. Ja bardzo serdecznie chciałem podziękować za zaproszenie. Moi przedmówcy już wiele powiedzieli na temat przywództwa, bo myślę, że to jest rzecz niezwykle istotna w urzędzie. Jeśli jest lider, który potrafi pociągnąć pracowników, wskazać im drogę i zachęcić ich do tego, żeby chciało się, to myślę, że jest to połowa sukcesu. Bo reszta rzeczywiście zależy od dość ciężkiej pracy i zaangażowania. Jeżeli chodzi o specjalistów, rzeczywiście z tym urząd boryka się. Natomiast musimy podzielić to na specjalistów, chociażby z branży IT, o których powiem za chwilę, i specjalistów od takich zwykłych rzeczy urzędniczych. Jakbyśmy tutaj dopowiedzieli, czyli od drogowców, specjalistów z zakresu ochrony środowiska. No cóż, ludzie przyjeżdżają do nas, do Gniezna z Poznania do pracy. Więc może to jest takie zaskakujące, ale mamy kilkanaście osób, nie tylko na stanowiskach kierowniczych, gdzie wydaje mi się, że nie tylko wynagrodzenie, które staramy się utrzymywać na atrakcyjnym poziomie, chociaż to jest teraz trudniejsze, rzeczywiście, atmosferą pracy i wyzwaniami, które przed pracownikami stawiamy. Chociaż w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej problemów właśnie z kwestią dojazdu. Ludzie coraz częściej zaczynają sobie cenić czas. I nawet przy równorzędnych pieniądzach, przy równorzędnej ofercie, bo samorządy są dość porównywalne, ten czas zaczyna decydować. Czyli ludzie zaczynają na przykład przenosić się bliżej swojego miejsca zamieszkania. I to taka główna uwaga, ogólna uwaga dotycząca specjalistów. Natomiast takie miasta jak Gniezno, one cierpią na wchłanianie wszystkich specjalistów we wszystkich dziedzinach możliwych, bo mamy co prawda Państwową Szkołę Wyższą, ale kierunki nawet informatyczne na tej szkole są dość takie mało atrakcyjne, mało rynkowe, trudno jest to ocenić. I większość tych, co mają smykałkę techniczną, czy mają smykałkę inżynierską, no niestety ucieka albo do Poznania, ale jeszcze częściej do Wrocławia, do Krakowa, bywa też i do Warszawy. I niestety ci fachowcy bardzo często nie wracają. No jaki jest sposób na to, żeby zwiększyć tą, bo innej możliwości nie mamy, tylko możemy zwiększyć liczbę ludzi, którym będzie się chciało pójść na kierunki, bo tutaj pan redaktor doskonale to podkreślił, na kierunki bardziej techniczne. No i wymyśliliśmy sobie takie coś, że no jeśli będziemy zachęcali, inspirowali młodych ludzi do tego, żeby zainteresować się technologią, nauką, to tak sobie wymyśliliśmy, zobaczymy jak to będzie, to większa liczba osób będzie decydowała się na to, żeby pójść na kierunki techniczne i być może jakaś tam część, ze względu chociażby na, tak jak
powiedział pan redaktor o tym członku rodziny, który stwierdził, że pozostanie w domu, będzie pracował zdalnie, zechce pracować w Gnieźnie, w okolicach Gniezna. Tworzymy w tej chwili taki podmiot, uciekając od rozwiązań samorządowych, jest to spółka prawa handlowego, bo nie chcieliśmy, żeby pracowali tam nauczyciele z kartą nauczyciela, żeby tam pracowali przede wszystkim ludzie z pasją. Tworzymy stolicę eksperymentu. Jest to miejsce, w którym od przedszkola, można powiedzieć, do opola będziemy kształcili albo będziemy inspirowali. Powalałbym używać tej nazwy. Razem z Fundacją VKR, Fundacją Veluxa, tworzymy projekt za ponad 12 milionów złotych. Liczymy na to, że uda nam się zwiększyć ten wolumen młodych ludzi, którzy będą chcieli kształcić się technicznie, zarówno w naszej uczelni wyższej, jak i w uczelniach dookoła. No i nie będą, tak jak większość niestety młodych ludzi, uciekali dalej od domu. Bo to jest ten problem, że jak uciekam nam do Wrocławia czy do Krakowa, to będzie to problematyczne. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo my akurat w zakresie IT korzystamy z ludzi zupełnie z bardzo daleka. Nie ukrywam, że w rozwiązaniach z zakresu API korzystamy z ludzi albo z firmy okołowarszawskich. W projekcie takim w ramach Klimatonu, który właśnie wdrożyliśmy, zaczynamy go testować, realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju, pozyskaliśmy ludzi z Kielc. A do projektu związanego z tak zwanym systemem dostępowym do PSZOK-a, z generowaniem QR kodów przez każdego mieszkańca na podstawie danych, które posiadają, samodzielnie korzystaliśmy z ludzi z Krakowa. Czyli można powiedzieć, że pełen outsourcing świadczenia usług, ale tutaj, no właśnie, tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz, że do tego samorząd musi się specjalnie przygotować. Bo wyszły nam rzeczy, które nas zaskoczyły. To jest kwestia weryfikacji przede wszystkim tego, co zostało produkowane. No bo po drugiej stronie są specjaliści w urzędzie, powiedzmy sobie szczerze. Przynajmniej w naszym urzędzie są ludzie, powiedzmy, poziomu administrowania tym IT, tak? Czyli generalnie ludzie, którzy nie są na przykład w stanie sprawdzić kodu, poprawności kodu, czystości kodu. To wszystko wymaga zupełnie innego podejścia. A co zaobserwowaliśmy, myślę, że to jest chyba najważniejsze, bo nie będzie nas stać na to, żeby w urzędzie, tak myślę, właściwie jestem przekonany, nie będzie nas stać na to, żeby zatrudnić w urzędzie ludzi od frontendu czy backendu, dlatego że to są niebotyczne pieniądze. Możemy pozyskać tych ludzi właśnie do realizacji określonych przedsięwzięć, działań, projektów. Myślę, że to będzie znacznie prostsze, bo to nie będzie tak kosztowne, chociaż jest zawsze tego typu usługa obarczona dość dużymi kosztami. Natomiast najważniejszą rzeczą, którą przez niedługi okres czasu funkcjonowania w samorządzie, bo to dopiero przecież 7 czy 8 lat, to jedną rzeczą, która jest najważniejsza, to jest poszukanie sprzymierzeńców wśród urzędników. Bo to najpierw urzędnicy muszą chcieć, zrozumieć, włożyć ten wkład merytoryczny. To oni muszą wiedzieć, jak ta aplikacja ma funkcjonować. Oni muszą odczytać oczekiwania mieszkańców, bo jeżeli stworzymy coś, co nie będzie intuicyjne, a pamiętajmy, że mieszkańcy bardzo często przychodzą do urzędu załatwiać poszczególne rzeczy raz w życiu. Bo na przykład pozwolenie na zjazd. No ile razy załatwia się pozwolenie na zjazd ze swojego domu? No załatwia się raz w życiu, no chyba że się buduje 3 domy, tak? Ten ostatni dopiero dla siebie. Ale generalnie większość elementów, z których korzystają mieszkańcy, jest to tak naprawdę kontakt bardzo często jednorazowy. Dowód wymieniamy 3-4 razy w życiu. Więc to też jest ta czynność, którą rzeczywiście wymieniamy dość rzadko, czy realizujemy dość rzadko. I dlatego też ten czynnik urzędniczy, wcale nie związany z IT, jest moim zdaniem takim najważniejszym czynnikiem, bo przecież są narzędzia RPI, z jednego takiego narzędzia korzystamy, gdzie tak naprawdę to narzędzie nie musi tworzyć informatyki. Ale oczywiście
ten urzędnik, który chciałby chociaż włożyć wkład merytoryczny, no niestety musi być do tego odpowiednio przygotowany, no i co jest najważniejsze, zmotywowany. Przy wszystkich naszych projektach takich powiedzmy informatycznych czy projektach IT, rzeczywiście pierwszym elementem było zbudowanie grupy ludzi, którzy wierzyli w to, że to się uda. No i wydaje mi się, że kilka tych projektów nam się udało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, dotknął Pan bardzo ciekawego problemu, mianowicie zewnętrznych podmiotów, które starają się jakby wykonywać pewne kompetencje przypisane do urzędu. Chciałbym się zwrócić do Panów, zaczynając od Pana Prezydenta Nowakowskiego. No bo przecież praktycznie rzecz biorąc w większości samorządów funkcjonują już centra obsługi szkół, prawda? Które są no, oparte o pracę cyfrową, bo przecież dzisiaj faktura, księgowanie i tak dalej, wiele innych czynności. Jak tu wygląda u Was sprawa, czy w poszczególnych urzędach kwestia wykorzystania takich centrów kompetencji, które no, jakby funkcjonują w obszarze cyfrowym i załatwiają sprawy funkcjonowania administracji miejskiej? Dziękuję bardzo. Akurat w Płocku mamy, no, budujemy właściwie takie centrum usług wspólnych, które rzeczywiście zaczęło się od zarządu jednostek oświatowych, obsługującego przede wszystkim szkoły. Do tego zarządu jednostek oświatowych dołączamy po prostu kolejne zakłady budżetowe, jednostki budżetowe. Tak powoli budujemy centrum usług wspólnych, które przede wszystkim jest takim centrum usług wspólnych, głównie zajmującym się finansami. W perspektywie rzeczywiście chcemy rozbudowywać je o sektor także IT, być może także kadry w większym stopniu. Natomiast to w Płocku sprawdza się bez jakichś outsourcingu, bo zrobimy to na bazie osób, które są rzeczywiście i wykwalifikowane, przygotowane i doświadczone już przez wiele, wiele lat. Natomiast kiedy tak słuchałem moich przedmówców, zastanawiając się w kontekście poszukiwania specjalistów i osób, które rzeczywiście przyjdą do urzędu, no to w Płocku mamy taki patent, można powiedzieć, którym możemy się podzielić. Otóż jest to generalnie trochę tak unia personalna między jedną z uczelni, Mazowiecką Uczelnią Publiczną, mającą dzisiaj takie dosyć duże aspiracje, jeśli chodzi o akademię. Po prostu sekretarz miasta, który nadzoruje urząd, jest także pracownikiem Mazowieckiej Uczelni Publicznej. On ma wgląd w tym momencie w studentów, którzy no, rokują i później w procesie rekrutacji, jeśli się tacy trafiają i są najlepsi rzeczywiście, no to trafiają do urzędu. To trochę takie nieformalne działanie, ale wydaje mi się, że w jakimś tam stopniu skuteczne, zwłaszcza jeśli chodzi o administrację. Gorzej, jeśli chodzi o specjalistów, i tutaj no, zgadzam się z przedmówcami, zwłaszcza te osoby, gdzie są wymagane pewne uprawnienia. Niestety czasami ogłaszamy kilka rekrutacji i niestety, ale chętnych po prostu brakuje. Odbywają się 3, 4, 5, 7, 9 nawet takich procesów i nie ma chętnych, nikt się nie zgłasza, bo nikt nie zgłasza się z uprawnieniami. Nawet no już nie chodzi o to, żeby przyszedł na rozmowę przynajmniej, albo zgłosił się po prostu takich sytuacji jest coraz więcej i to stanowi pewien problem, przed którym musimy się zmagać. A jak to sprawa wygląda w Mejherowie, jeśli chodzi o centra usług wspólnych czy inne powoływane podmioty albo instytucje, które zajmują się zagospodarowaniem kompetencji, których nie ma w urzędzie, albo ułatwiają pracę w cyberprzestrzeni? Mejherowie na mocy ustawy powstało Centrum Usług Wspólnych i został przekształcony tak naprawdę zakład, który się tym zajmował. Generalnie cała księgowość edukacyjna znajdowała się w jednym ręku i później ten zakład, jak już powstawały przepisy dotyczące Centrum Usług Wspólnych, po prostu przekształciliśmy i w dalszym ciągu mamy tą księgowość
ciekawość w jednym ręku. Natomiast bym jeszcze poszedł w kierunku, i to jest tyle, co zrobiliśmy, tak? Generalnie chodziło o księgowość. Natomiast my mamy problem, jak tutaj, już cytuję po raz któryś pana prezydenta, gospodarza Płocka, że mamy problem ze specjalistami. Głównie specjalistami, którzy mają uprawnienia budowlane i mogą prowadzić nasze inwestycje. Od jakiegoś czasu poszliśmy w outsourcing, każdy przetarg szukamy inżyniera projektu wraz z całym zespołem i po prostu w ten sposób sobie radzimy. Po pierwsze, nie ma obciążenia administracyjnego wprost, tylko te środki idą z tych środków inwestycyjnych, czyli nawet jak nie dostaliśmy, pozyskaliśmy je z zewnątrz, czy to z Unii Europejskiej, czy z funduszy tutaj z Polski, to one idą wprost wtedy w tą inwestycję. Nie ma po prostu szans na rynku konkurować z biznesem. Nie znajdziemy ani jednego drogowca, no dlaczego się nie wiem, jakimi warunkami pracy dysponowali dla tego urzędnika. Po drugiej stronie mamy finanse, które w jakiś sposób nas ograniczają i nie jesteśmy w stanie tyle zapłacić, co płaci biznes. W związku z tym w ten sposób się posiłkujemy. Natomiast jeśli chodzi o integrację zespołu IT, powiem, mam w 100% obsadzie taki zespół. On kształtuje się już od dawna zespół. Ci ludzie się po prostu ze sobą zżyli. Ja jako sekretarz i pan prezydent pozwoliliśmy im na pełną autonomię. Daliśmy im nie tylko możliwości decydowania, ale przede wszystkim odpowiedzialności za to, co robią. Zaczęliśmy, taka rada, zaczęliśmy rozmawiać w ich języku. To jest bardzo trudne nauczyć się rozmawiać w języku informatycznym. Przekonałem się o tym osobiście, ale pewne studia podyplomowe pozwoliły mi, że ja nie mam prawa zmieniać informatyków, to ja się muszę do nich dostosować. Ja się dostosowałem, bo oni są w moim pionie, dostosowałem się do tego języka, jak oni przychodzą z jakimiś tematami, to ja im po prostu mówię, słuchajcie, a jakie będą konsekwencje tego, oprócz tych konsekwencji finansowych. Ja jestem od tego, żeby te pieniądze, jak będzie się to sprawdzać, poszukać, pójdę do pana prezydenta, pójdziemy później z tym na radę. Wy spróbujcie to w jakiś sposób swoimi umiejętnościami po prostu załatwić. Pochwalę się tym, że mam informatyka, który kilka razy obronił się jeszcze przed 24 lutego przed ingerencją hakerów rosyjskich. Bo takie, może nie wiecie o tym, ale atakowali nas non-stop i atakują. On po prostu zrobił takie zabezpieczenia. Ja się na tym nie znam, nawet nie jestem w stanie państwu opowiedzieć, w jaki sposób on to robi, ale on po prostu ma te zdolności, te umiejętności. Bardzo specyficzna branża, bardzo duża wiedza, przede wszystkim ta wiedza inżynieryjna. Ale teraz jeszcze wracając tutaj do edukacji. Chcemy z panem prezydentem otworzyć taki inkubator przedsiębiorczości na bazie Uniwersytetu Gdańskiego. Ale Uniwersytet Gdański to humaniści, lub jakieś zarządzanie. Doprosiliśmy do tego współdziałania Politechnikę Gdańską. I mam nadzieję, że w roku akademickim w październiku ten inkubator przedsiębiorczości znajdzie się na terenie naszego miasta. Mamy już zasób wyłoniony, mamy siedzibę, mamy zgodę rektora uniwersytetu i w tym kierunku chcemy pójść. Po prostu będziemy szkolić kadrę u siebie. Jest to jakieś rozwiązanie, jeśli nie możemy jej sięgnąć z Trójmiasta i z okolicy. Dziękuję. Przejdę do pana burmistrza Kurka. Tutaj mamy też długi mikrofon. I poproszę o wypowiedź na ten temat, który zadałem już kolegom, panu prezydentowi i panu sekretarzowi. Chodzi o
instytucje na terenie gminy, które przejmują pewne kompetencje i jakby usprawniają pracę w obszarze cyfrowym. Co się dzieje w tym zakresie w Mszczonowie? Mamy trochę więcej takich instytucji, którymi się posiłkujemy, dlatego że w przypadku takich aglomeracji jak Mszczonów i okolice zawsze mieliśmy problem z sąsiadami, żeby uchwalić plan zagospodarowania. Zawsze sąsiedzi blokowali nam nasze możliwości rozwoju, więc stworzyliśmy Związek Gmin Mazowsze Zachodnie i wszyscy sąsiedzi w koło i Mszczonów mamy jedno biuro planowania przestrzennego. I w ten sposób unikamy przetargów, to po pierwsze. Po drugie, biuro musi tak pracować, żeby osiągnąć konsensus, żeby nie było awantur pomiędzy gminami. I to się udaje. Oczywiście dużo taniej to nas kosztuje, bo jeśli, jak wiecie, dzisiaj no, te zmiany planu zagospodarowania w przetargach no, wychodzą drogo, natomiast moja składka to jest niecałe 100 tysięcy na rok. Mam z głowy problem w ogóle nie myślę o planowaniu przestrzennym. Drugą instytucją, którą w tej chwili weszliśmy właśnie z Ministerstwem Polityki Społecznej, to jest Centrum Usług Społecznych. Realizujemy taki program w tej chwili, przekształcając Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. I tam będziemy dokładali różnego rodzaju usługi, które po prostu są konieczne i które no, wymagają w tej chwili już dużego wysiłku. Mianowicie mamy poważny problem, bo mamy bardzo dużo osób samotnych, już takich niepełnosprawnych życiowo i trzeba po prostu nimi się zajmować praktycznie a la longue, no bo dzieci pojechały, nie ma tutaj nikogo, zostaje sama taka osoba i to jest problem. Oczywiście mamy Centrum Usług Wspólnych i Szanowni Państwo, ale jeśli chodzi o, tutaj mówiliśmy o pracownikach, o wysysaniu przez firmy, no u nas też mamy taki problem, ale ja zwróję się na patencie z Elwinką na wsiu. Mianowicie my współpracujemy w tej chwili po pierwsze ze szkołami średnimi, gdzie bierzemy na staż no, te ostatnie klasy, żeby się uczyli już trochę samorządności. Pracujemy z SGGW i z Polityką Warszawską. Dzięki temu po prostu zawsze kogoś wyłowię z tych młodych, którzy kończą te uczelnie i no mówię do tego, żeby przyszli do Mszczonowa. To co prawda oczywiście w tej chwili mamy trochę już większą atrakcyjność tego miasta, bo mamy i głęboki basen lądowania i Santago i termy i lodowisko i oczywiście no, parę innych rzeczy. No, oczywiście teraz moje marzenie, które chcę realizować, to stop narciarski. Także jeśli to się uda, no to praktycznie rzecz biorąc, po cholerę jechać do Zakopanego. Wystarczy do Mszczonowa. W związku z tym te atrakcje na pewno będą przyciągały oczywiście osoby do tego, żeby skorzystać z bonusa, no bo zawsze jak będzie to pracował w urzędzie, to tą kartę wstępu będzie miał trochę taniej. W związku z tym to też jest wartość dodana do pensji i do tego, ile w końcu się funkcjonuje, jak się funkcjonuje, ile się zarabia. Tutaj sposobów i patentu na to nie ma. Niestety największą w tej chwili ilość osób, jaką wyłapiamy, to upadają starostwa powiatowe, bo tam oczywiście pensje są marne, awantura w tej chwili jest, bo nie ma pieniędzy i w ogóle te powiaty praktycznie rzecz biorąc, no w zasadzie są teraz atrapą, no i tylko mękną dla gmin. W związku z tym ludzie uciekają, no i dzięki temu jakieś jeszcze dobre osoby, no można tam wyłowić. Także to też jest jakieś rozwiązanie, żeby wzmocnić tę administrację samorządową, bo ona jest taka najważniejsza. I ona praktycznie, że biorąc, Szanowni Państwo, zasada jest taka, jeśli chce się dobrze rządzić, żeby ludzie byli zadowoleni, to muszą to sprawnie mieć załatwiony i rozwiązany problem. Sprawnie i szybko.
Jeśli to się wlecze, jeśli to się przyciąga, to po prostu niestety, ale nikt dobrego zdania o takiej instytucji nie będzie miał. Szkolenia w administracji, a zwłaszcza w dobie, no powiedzmy sobie, funkcjonowania cyfryzacji, to jest, wydaje mi się, taki element niezbędny, bo bez tych szkoleń kompetencje pracowników wygląda na to, że no, nie są zbyt wysokie. Mówiliśmy do tej pory o pozyskiwaniu ludzi do urzędu. Porozmawiajmy teraz o tym, w jaki sposób traktuje się tych ludzi funkcjonujących już w urzędzie, aby ich kompetencje cyfrowe zwiększać. I zacznę od pana prezydenta globalnego. Jak ta sytuacja wygląda w Gnieźnie? Jeżeli chodzi o kompetencje cyfrowe, to mamy zakontraktowanych specjalistów, którzy mają dostęp oczywiście do podnoszenia swoich kwalifikacji. Zresztą myślę, że każdy urząd akurat, jeżeli chodzi o kwestie szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji, w tym umożliwianie pracownikom specjalizacji, czyli uzyskiwanie możliwości zdobywania uprawnień. Bo my położyliśmy także nacisk na to, żeby umożliwić naszym pracownikom, którzy są zatrudnieni szczególnie w sektorze związanym z infrastrukturą techniczną, żeby oni mogli u nas także w urzędzie zdobywać odpowiednie kwalifikacje. Jesteśmy także otwarci na to, że nie bez konfliktu interesu mogą także działać na rzecz, mogą próbować w jakiś sposób udzielać się zawodowo, dzięki temu także rozwijają się w ten sposób. Bo dzięki temu także zdobywają nową wiedzę, tak? Czyli generalnie realizując się w innych projektach, także poza urzędem, mają możliwość przeniesienia pewnych rozwiązań do urzędu. Myślę, że ta sytuacja, która nas spotkała, czyli pandemia, spowodowała też, że dostęp do wielu szkoleń jest jeszcze bardziej otwarty, szczególnie do szkoleń zdalnych. Oczywiście wówczas traci się na tym kontakcie i na wymianie informacji, która jest niezbędna i bardzo często właśnie z takich spotkań jak tutaj, z takiego wysłuchania moich współrozmówców, człowiek wyjeżdża z pewnego rodzaju inspiracją i chce pewne rzeczy wdrażać u siebie. I myślę, że otwartość urzędu na tego typu pomysły pracowników przyjeżdżających ze szkoleń, bo sam udział pracownika w szkoleniu i sam podnoszenie kwalifikacji, jeżeli później nie potrafimy tak naprawdę z tych jego podniesionych kwalifikacji skorzystać, czyli pracownik jedzie, szkoli się, a właściwie z tego większego pożytku nie mamy, bo nawet nie wiemy, co on na tym, czy czego na tym szkoleniu się dowiedział, to też jest kwestia odpowiedniego podejścia do całego procesu szkoleniowego. Bo oczywiście możemy wygrać na 1000 szkoleń zupełnie bezwartościowych, a możemy wygrać na jedno szkolenie, które przyniesie nam niesamowitą wartość dodaną. Dlatego też nie wysyłamy pracowników na każde szkolenie, analizujemy zapotrzebowanie tego pracownika i przydatność do wykorzystania tej potencjalnej wiedzy w urzędzie, ale wysyłając pracownika na szkolenie, oczekujemy tego, że z tego szkolenia będzie tak zwana wartość dodana. No, nie tylko szkolenia wyjazdowe funkcjonują, bo są także szkolenia przecież wewnętrzne organizowane przez samorząd dla swoich własnych pracowników i własnymi siłami. Panie prezydencie, ja mogę dodać tylko do tego, co powiedział pan prezydent, że jest na stanie mój pełnomocnik, on dopiero co wrócił ze szkolenia trzydniowego w Zakopanem razem z dwójką współpracowników, ale jego zadaniem za moment będzie i już właściwie jest, bo taki cykl szkoleń jest przygotowany i już jedno się odbyło, szkolenie pracowników urzędu, którzy muszą nabywać nowe kompetencje właśnie cyfrowe po to, ażeby urząd funkcjonował jak najlepiej i nie tylko urząd, ale przede wszystkim to, co też powiedział pan burmistrz, urząd służył mieszkańcom jak najlepiej, tak, żeby mogli jak najwięcej spraw załatwić w sposób zdalny, nie przychodząc do urzędu. Oczywiście to jest pewien proces, ale i tu znowu
mój przewodnicy po lewej stronie wspomniał, ci, którzy będą to robili najszybciej, najsprawniej, najskuteczniej, będą wygrywali i będą najskuteczniejsi. Więc tego rodzaju działania związane, jeśli chodzi o szkolenia, chyba są najlepsze i najskuteczniejsze. Podnoszenie kadry, kompetencji kadry urzędowej w Szczonowie, bardzo proszę. Generalnie ja nigdy nie żałowałem pieniędzy na szkolenia. A dlaczego? Dlatego, że moja sekretarz tak pilnuje tych, co jadą na szkolenia, żeby tam siedzieli i słuchali, że po prostu, że oni już wiedzą doskonale, że i tak nic nie zakombinują. Więc oczywiście jadą na szkolenia, szkolą się, muszą potem jeszcze zdać relację z tego, co gdzie się wyszkolili. Cenię sobie wasze szkolenia właśnie online, które robicie we wspólnocie, bo tam rzeczywiście są fachowcy i no, mówią takie rzeczy, które po prostu służą, no, żeby się ustrzec i przed Regionalną Izbą, i przed NIK-iem, no i przede wszystkim przed największym strażakiem, jaki jest CBA, bo to jest, słuchajcie, dla nas no, instytucja, która mrozi krew w żyłach, jak się tylko o nim słyszy, a co dopiero jak się pojawia. Ja tylko dodam jedno słowo. Rzeczywiście, bo wspomnieliśmy tutaj wcześniej troszeczkę o motywacji również. I o ile szkolenia są bardzo istotną rzeczą i wysyłanie pracowników na szkolenia bezwzględnie tak, oczywiście zaakceptowane, potrzebne i później gdzieś tam zweryfikowane, ale jednym z elementów motywacji, jeśli chodzi o Urząd Miasta w Płocku, zaakceptowanym, wypracowanym, jest kwestia podwyżki wynagrodzeń za skończenie studiów podyplomowych. Czyli urzędnicy wiedzą, jeśli skończę studia podyplomowe, zaakceptowane przez urząd, przez sekretarza, prezydenta, to w tym momencie, po zakończeniu tych studiów, po przedstawieniu dyplomu, często wiąże się to po prostu z podwyżką wynagrodzenia. I to dzięki temu również podnosimy jakość swoich kadr. Na koniec poproszę jeszcze o politykę szkoleniową. Jak powinna się kształtować polityka szkolenia w urzędzie? Jeśli chodzi o szkolenia, to od momentu, kiedy zostałem sekretarzem z mieście Wejherowy ze szkoleniami, ze studiami podyplomowymi, czy ukończeniem studiów wyższych, bo to już 20 lat temu, nie było i nie ma żadnych problemów. Pan prezydent w moim mieście powiedział, wszyscy urzędnicy muszą mieć większą wiedzę ode mnie i być lepsi ode mnie, co jest bardzo trudne. I w związku z tym, jeśli widzimy i pracownik zgłasza się sam, no my sami widzimy o szkoleniach po prostu wysyłamy. Mamy też taki mechanizm, taki dosyć sprytnie wygląda, że jak pracownik jedzie na szkolenie, będzie dwóch, trzech, w zależności od tego, jakie są potrzeby, przynajmniej te wyjazdowe, to pracownik wracając z powrotem do jednostki ma za zadanie przeszkolić swoich kolegów i koleżanek z tego szkolenia. To jest jakby pierwsza rzecz, którą musi zrobić. Natomiast my jako urząd specjalizujemy się w tym, że jeśli są jakieś szkolenia, które wymagają większej ilości pracowników, czy to jest KPA, czy chociażby teraz rejestr umów, to organizujemy szkolenie praktycznie dla wszystkich pracowników. Mamy salę wykładową, ściągamy odpowiednich wykładowców, którzy są w stanie wszystkich nas przeszkolić. Siadają wtedy wszyscy, włącznie z panem prezydentem i przez ileś tam godzin, 5 czy 6, w zależności ile to szkolenie trwa, wszyscy są na miejscu. Mamy również szkolenia online, takie, gdzie pracownik jest przy swoim miejscu pracy, a szkoli się. Mam takie sceptyczne zdania na ten temat, ponieważ jeśli ten pracownik pójdzie do pomieszczenia, w którym nikt nie będzie mu przeszkadzał i faktycznie skupi się na szkoleniu, to ma to jakiś sens. Natomiast kiedy on siedzi przy swoim własnym biurku i co chwilę ktoś wchodzi i pyta go o coś, to cały czas mu to szkolenie przerywa. Ale w związku z tym, że to jest ułatwienie w komunikacji, stworzyliśmy takie stanowiska w urzędzie, gdzie pracownik na czas szkolenia po prostu
izoluje się ze swojego miejsca pracy i po prostu tam się szkoli. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, którzy mogą nas szkolić, to faktycznie mam dosyć duży krąg znajomych. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czy to są stanowiska ludzi z uczelnianych, czy jeszcze jakichś kancelarii, które zapraszamy do szkoleń dziedzinowych, gdzie mówią nam o tym, a szczególnie praktyk, jeśli chodzi o kancelarie, które pokazują, w jaki sposób przejść przez daną dziedzinę. Proszę Państwa, upłynął czas naszej debaty. Myślę, że była ona dla Państwa inspirująca, bo rynek pracy samorządowy jest bardzo mocno uregulowany przepisami. Ja nie chciałem, żeby ta dyskusja poszła w tę stronę, w jaki sposób, jak zmienić przepisy, czy jak je dostosować do obecnej sytuacji, ponieważ nasza sprawczość w tym zakresie jest niewielka. Natomiast jeśli chodzi o doświadczenia, które w poszczególnych miastach i w poszczególnych jednostkach są realizowane, są na pewno ciekawe i inspirujące dla uczestników tej konferencji, bo jak wiadomo, najważniejszym zawsze efektem konferencji jest wymiana doświadczeń. Bardzo dziękuję panom prezydentom, panu burmistrzowi, panu sekretarzowi za ciekawe wypowiedzi, państwu za cierpliwość.